Witam wszystkich 27 grudnia 2021 roku w poświąteczny poniedziałek, a czynię to słowami przewodnika biblijnego z Biblią na co dzień, który wyznacza do rozważania i do przeczytania chociażby dwa fragmenty. Pierwszy z Księgi Jeremiasza, drugi rozdział, 35 werset. Mówisz, jestem niewinna, ponieważ jego gniew odwrócił się ode mnie. Oto ja spierać się będę z tobą, bo mówisz, nie zgrzeszyłam. I w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 13 wersecie. Trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Drodzy codziennikowi widzowie, chciałoby się powiedzieć święta, święta i po świętach. I rzeczywiście, Boże Narodzenie z całą swoją tradycyjną atmosferą, ale także z pandemicznym akcentem, obciążeniem za nami. Jako echo tej pamiątki narodzenia Bożego Syna słychać jeszcze gdzieniegdzie śpiewane kolędy, a miasta i ulice miast rozświetlają bożonarodzeniowe iluminacje. Poświąteczne wyprzedaże zaczynają przyciągać swoich wiernych fanów do marketów, ponieważ sprzedawcy chcą pozbyć się wszystkiego tego, co zalega jeszcze na półkach, a co ludzie może po świątach jeszcze kupią. Bo zaczyna się też czas końcoworocznych remanentów i rozliczeń. Życie ponownie zaczyna toczyć się utartym torem, ale zanim znowu po tym świątecznym wybiciu z rytmu codzienności wpasujemy się w takt nadawany przez świat, próbujmy na chwilę zastanowić się nad tym, co przyniósł nam ten czas Bożego Narodzenia 2021 roku. Czy te dni, które przeżyliśmy dopiero co, zmieniły coś w naszym życiu? Poprzedzający Boże Narodzenie czas Adwentu przypomina nam o konieczności pokutowania i nawrócenia się. Boże Narodzenie z kolei wnosi w nasze życie światłość. Nasza monotonna, często monochromatyczna codzienność przybiera jasności, nabiera barw. A teraz następuje czas realizacji naszych przemyśleń, dokonywania remanentów naszych sumień. Jest to czas usuwania tego, co nieprzydatne, co często nam ciąży i co przysłania Boga i dar Jego łaski. Bywa, że próbujemy, tak jak czytaliśmy to w księdze proroka Jeremiasza, wmawiać Bogu, że nie zgrzeszyliśmy, że nie popełniliśmy grzechu, że nie zrobiliśmy niczego złego. Gdyby tak rzeczywiście było, to nadaremno Bóg posyłałby na świat swojego Syna. Na próżno byłoby nasze oczekiwanie i próżnem byłaby nasza radość, której dajemy wyraz w radosnych, śpiewanych kolędach. Analizując nasze życie i naszą relację z Bogiem, z pewnością nieraz będziemy dochodzić do wniosku, że potrzebujemy Bożej łaski, Bożego odkupienia. I tej właśnie łaski i Bożej miłości i pokoju życzę wam wszystkim na poświąteczny czas remanentów i porządkowania naszych relacji z Wszechmocnym. Zostańcie z Bogiem. Niech Bóg da wam dobry czas przemyśleń i porządkowania życia. Amen.